Przepraszam bardzo serdecznie ze stadionu Lusail Stadium w Katarze. Jest to oczywiście Stadion Narodowy Katarczyków. I pierwsze spotkanie na tym stadionie rozegra Japonia z Marokiem. Mam nadzieję, że będziemy tutaj fantastyczne widowisko. Mecz rozpocznie się o godzinie 20, ale jest to godzina 22 czasu tutejszego. Już widzimy, przenieśliśmy się na ten stadion Japonia kontra Maroko. Będzie tu naprawdę na pewno bardzo ciekawie. W pierwszym spotkaniu grupy D Brazylia przegrała 1 do 0 z Niemcami. I przypominam, że od jutra będzie także konkurs. Będzie to wszystko oczywiście policzane. Będę zadawał pytania na każdym spotkaniu. No i zachęcam do odpowiadania. Może na zwycięzcę będzie czekać jakaś nagroda. To jeszcze później się okaże. No a teraz już właśnie hymny narodowe obu państw. A więc jesteśmy już po hymnach narodowych obu państw. Tradycyjne przywitanie się zawodników. Ja jeszcze wrócę do tego konkursu. Jeżeli chcecie brać w nim udział, to musicie subskrybować kanał, zostawić łapeczkę w górę pod każdym filmem, a także odpowiadać na pytania. No to, żeby odpowiadać na te pytania, to są tylko te dwa warunki. No i mam nadzieję, że po prostu sprawi wam to przyjemność, taki konkursik. No może coś wygracie, ale to jeszcze zobaczymy. Teraz skład Japonii: bramce Kawasaki, w obronie Odebe, Sakai, Yoshida, Shikoi i Yamaha, w pomocy Haragui, Skibani, Hasebe, Inui, w drugiej linii Kagawa, znany dobrze nam oczywiście z Borussii Dortmund, i w ataku Osako. A teraz już skład Maroka: w bramce El Kayoui, w obronie Dirar, Benatia, Saiz, Hakimi, w pomocy El Ahmadi, później Arambat, Bosufa, Belhandra i Ziyech, i w ataku Botlaib. Jeszcze oczywiście trzeba mieć ustawione subskrypcje jako publiczne. Wracając do konkursu. No a teraz już sędzia powinien nam właśnie zagwizdać. I już zagwizdała, więc nie Japonia, ale Maroko zaczyna to spotkanie. No i mam nadzieję, że obejrzymy tutaj naprawdę dobre widowisko. Belhanda, ale Inui przyjmuje piłkę. No, zobaczmy. Osako. Oczywiście wszystko będzie w opisie pod danym filmem. No i zobaczymy, kto okaże się najlepszy. Później pod każdym filmem będzie. Później na drugi dzień będę podawał zwycięzców każdego dnia. A więc też coś ciekawego. Będzie oczywiście klasyfikacja generalna, klasyfikacja dzienna, i może coś jeszcze wymyślimy. Zobaczmy. What up? I Yoshida wbija piłkę na out. I zacznie tutaj Ziyech. A więc zaczęli mocno Marokańczycy. Hakimi, gracz Realu Madryt. Hakimi obecnie na wypożyczeniu u Borussii Dortmund. Ziyech, Hakimi do Ahambata, Belhanda. Belhanda, ale skibajsi. No i znowu tutaj Maroko. Amberabat. Trudne te nazwiska tutaj Marokańczyków, Bosoufa. Ale jednak Inui. Próbują coś stworzyć tutaj Marokańczycy, no ale im nie idzie. Belhanda. Belhanda do Dirara. Belhanda, Butaub. Zobaczmy, Bosufa jeszcze. Ahmadi, Ahmadi, ale no, no blisko, ale jednak no coś tutaj nie wyszło. Mamy Yoshida jeszcze tutaj na
ekranach widzimy, niestety fantastycznie odebrał piłkę jednemu z Marokańczyków. I teraz Kawashima od bramki. Girard, Behanda, Bosofa do Dirada, Amrabat, Botab, Dirar, Amrabat, Szybaski do Osako. Jeszcze Kawaga. No, ale tutaj zagranie. Zobaczmy i no i ale. No i mamy faul. Zacznie Maroko tutaj. Niepotrzebny tutaj ten faul. No i Kajou. Kajoui. Bosofa. Dirar. Do Bosofy. Na razie Maroko tutaj ewidentnie zdominowało Japończyków bez Behanda. Widzimy Maroko aż 95% podań Behanda. Behanda, no faulowany, ale sędzia dał grać Behanda. Jeszcze Ziyech i Sakai. Haragui i Behanda. No, Behanda dzisiaj bardzo aktywny. Kawaga, Osako do Inuyego. Amrabat. No i Bosofa, Bosofa! Ale fatalny strzał. Okej, bramkę nie trafił. Oj, 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 no takie strzały to. No to na podwórku, no coś tutaj po prostu nie wyszło. Co tu dużo więcej powiedzieć, no strzał po prostu nie wyszedł, no ale każdemu może się zdarzyć. A teraz Haragui. Haragui do Kawagi. Kawaga, zobaczmy, dośrodkowanie jest i no, ależ tutaj zmarnował sytuację Japończyk. A mogli tutaj prowadzić 1-0. Byłaby troszeczkę sensacja, no bo widzimy, Maroko dominuje grą. Prowadzi ją, po prostu no, nie ma co innego powiedzieć. Ziyech do Behandy, jeszcze Boutab, Amrabat i Nagatko. Będzie rzut rożny, mamy jeszcze 1 minutę. Doliczono. No i szykują się do wykonania tego rzutu rożnego Marokańczycy. Bosofa. Dośrodkowanie. Na tam zjecha, ale coś nie wyszło. Jeszcze Bosofa. Jeszcze nie skończyła się ta akcja. Bosofa. No i mamy najprawdopodobniej zaraz koniec. No i teraz właśnie sędzia zagwizdał po raz ostatni. W tej pierwszej połowie, no ja już się powoli z Państwem żegnać, widzimy się za 15 minut na drugiej połowie tego spotkania. No jak na razie bezbramkowy remis, trochę nas tutaj zawodzą i Marokańczycy i Japończycy, no ale widzimy się już za 15 minut. Witam Państwa bardzo serdecznie na drugiej połowie spotkania Japonia kontra Maroko. Jak na razie mamy bezbramkowy remis, ale częściej... Oj, 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 tutaj Madi, nie było na szczęście, tutaj nic się nie stało, bo tał. Na razie mamy bezbramkowy remis, grą dominowali Marokańczycy, jest przerwą jeszcze. Teraz Bosofa do Amrabata. Amrabata. Zobaczmy, Amrabat. I Botał. Behanda. Do Amrabata, jeszcze Bosofa. Bosofa, zobaczmy, Bosofa. Jeszcze tutaj Botał. Ale no, Kawaskiga dzisiaj na posterunku. Hakimi. Ziyech do Behandy. No, próbują tutaj coś stworzyć Marokańczycy. Ziyech. Ziyech, on miał być tutaj dzisiaj jeden z lepszych graczy na boisku, ale nie widać tego po nim.
Obecnie gracz Chelsea nie daje po sobie poznać tutaj właśnie tego imazjonecha Ragui, za niego Honda w drużynie japońskiej, a w drużynie marokańskiej Bosowa, za niego Banaser Subasiki Kagawa. No, atakują tutaj, ale jednak Japończycy nie dają rady. Saiz do Dirara. Amrabat. Ahmadi. Zobaczmy, bo Taub. Do Amrabata. Amrabat. Bo Taub, ale no nie udało się. Jeszcze Hakimi. Zobaczmy. Benaser, Benaser, ale strzała, ale tutaj było blisko, żeby obie prowadzili Marokańczycy mają zmianę o Kazaki za Osako, a w drużynie marokańskiej za Amrabata wchodzi Harit. No i Kawashima zacznie teraz bramki, już po raz kolejny w dzisiejszym spotkaniu. Kawaga, Shibasaki. Do Okazaki. Okazaki, Kagawa i Benatia spokojnie przyjmuje tą piłkę i teraz rozmyśla co z nią zrobić. Do Dirara. Jeszcze ten do Ahmadiego. Belhanda. Ładnie do Ziyecha. Bo ta Belhanda, Ziyech do Belhandy. No i Nui. Do Hondy. I Okazaki, ale Saiz przyjmuje piłkę, Benatia, Benasar, Inui, Kawaga, jeszcze tutaj Okazaki, do Inuiego, Inui, Hakimi, Sakai, do Kagawy. Kagawa, zobaczmy. Kagawa! Ale broni tutaj Kayori. Blisko, blisko Japończycy. Ale ma zmianę Berhandra. Za niego Amrabat. Kolejny Amrabat pojawia się na boisku. Już jednego oglądamy w tym spotkaniu. Jest Hibasaki. Honda. Jeszcze przed polem karnym Kagawa. Ten zgrywa piłkę. Inui. Do Yoshidy, Inui, Sakai i Ziyech. Ziyech do Boutaba, Benacer, Harit. Zobaczmy, Boutaba, ale no nie udało się tutaj Marokańczykom. Jeszcze Harit do Ahmadiego, Benacer. Zobaczmy, ale Inui. Do Sakaiego, Honda, Okazaki, jeszcze Kagawa i Ahmadi. Benacer do Ahmadiego, Botał, Ahmadi, bo Botał, ale stroi. Nie mamy koniec tego spotkania, więc bezbramkowy remis. A więc to już z dzisiejszego dnia można powiedzieć na tyle. No, oglądaliśmy cztery spotkania. No i można wyróżnić, że najlepszym z nich według mnie było spotkanie Niemców z Brazylijczykami. Ale to już na tyle. Ja będę się po hiszpańskim żegnać. Widzimy się już jutro o godzinie 11 na kolejnym spotkaniu w Mistrzostwach Świata. Jutro oczywiście będą także pytania, więc przyszykujcie się, bo naprawdę może będzie można wygrać coś fajnego. No a ja już się z wami żegnam. Do zobaczenia.